Teraz długo wyczekiwany panel. Przed wami Martyna Wyrzykowska, Ania Rubik, Ewa Grzelakowska, Michał Pozdał, Anna Koczwara, Przemek Staroń, którzy będą rozmawiać o seksualności w social mediach i o łamaniu tabu. Ja przedstawię jeszcze jednego bohatera tutaj na scenie, nasze najmłodsze dziecko. To jest nowa książka Fundacji. Być może znacie państwo poprzednią. To były rozmowy Ani Rubik o seksualności, a teraz mamy drugą rozmowy między innymi Ani, która siedzi tutaj obok mnie, o seksualności, ale tym razem to jest książka skierowana do rodziców. To jest poradnik edukacji seksualnej domowej. Ale po tym krótkim wstępie przechodzimy do tematu naszego panelu. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak mówić o seksualności w social mediach. Co to właściwie w ogóle znaczy ta seksualność, co się w tym haśle mieści. A ja chciałabym zacząć od pytania do Ani, która powołała do życia fundację, która edukacją seksualną się zajmuje i która żyje w dużej mierze właśnie w social mediach. Aniu, czy to jest przyjazna przestrzeń do mówienia o edukacji seksualnej? Czy to jest przyjazna przestrzeń? Jest to bardzo trudna przestrzeń, muszę przyznać, dlatego że jest bardzo dużo ograniczeń i tak naprawdę niektóre restrykcje są całkowicie nielogiczne i absurdalne. Zarazem jest to dobra przestrzeń pod tym względem, że dużo osób ma jednak możliwość szukania informacji, szukania wsparcia. No i seksed jest takim idealnym tutaj przykładem, bo Martyna bardzo dobrze zresztą wiesz, Michał również, który z nami pracuje od wielu, wielu lat, że Sexed wielu osobom pomaga przez social media, przez online. Odpowiadamy na setki pytań osób z całej Polski, też spoza Polski, osób, które potrzebują wsparcia. Też bardzo dużo informacji przekazujemy, które są potrzebne, no, edukujemy. Więc wiesz co, tak troszeczkę naokoło odpowiadam na twoje pytania. Z jednej strony jest to super możliwość, świetna platforma, żeby rozmawiać i edukować i poruszać niektóre tematy. Zarazem jest to trudna z racji tych różnych restrykcji. Nawet wiemy z naszą fundacją, z racji, że się nazywamy sexed.pl, tak, sex, czyli edukacja.pl, no to już mamy narzucone ogromną ilość restrykcji, niektóre posty są blokowane. Jest to dość abstrakcyjne. Wiemy, jakie jest podejście w ogóle na gości, do ciała w Instagramie. Więc jest to świetna, świetna platforma, by rozmawiać na różne tematy, ale nie z najłatwiejszą zarazem. Z racji tych takich różnych restrykcji. No, jest to takie absurdalne, bo tak jak zawsze mówię zresztą od samego początku, że z jednej strony jesteśmy bombardowani seksem z każdej strony, ze strony filmu, kina, mody, teledysków muzycznych, a zarazem nie możemy o takiej naszej naturalnej, pięknej seksualności rozmawiać w taki otwarty sposób, bo od razu jesteśmy gdzieś tam blokowani. No właśnie, bo social media to są przestrzenią, w której możemy znaleźć ludzi, którzy są do nas podobni w jakiś sposób. I jeśli chodzi o to postrzeganie ciała również, jak to przełożyło się na wasze życie? Jak tego doświadczyliście u siebie? Aniu, zacznę od ciebie, jesteś najbliżej. Ja się zamyśliłam. Nie, w jaki sposób to, ta możliwość znalezienia w social mediach ludzi, którzy są do nas podobni, wpłynęła na twoje życie, na twoją działalność w tych social mediach? Bo ty zaczęłaś prowadzić social media jako autorka e-booków wegańskich. Stopniowo zbudowałaś sobie społeczność bliską tej idei, którą tam krzewiłaś. No, ale pojawienie się na świecie twojej córki sprawiło, że pojawiła się druga bardzo ważna tematyka na twoim profilu. Tak, tak, dokładnie. Ale u mnie to też wyglądało w ten sposób, że jakby zaczynałam od totalnie innej tematyki, niżeli poruszam ją teraz. I gdzieś tam te moje poglądy na przestrzeni lat bardzo ewoluowały. I ta moja społeczność też zmieniała się tak naprawdę razem ze mną, razem z tymi moimi poglądami. I gdzieś tam mnie social media bardzo pomogły w tym wszystkim. I ja dzięki nim tak naprawdę odkryłam, że właśnie te tematy, które są tematami tabu, nigdy nie powinny się nimi stać. I
I nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam na pytanie. Ja jestem bardzo zestresowana, także muszę przeprosić, bo po prostu... Codziennie cię obserwuje publiczność, wielokrotnie większa od tej tutaj. Tak, ale jakby, no dokładnie, myślę, że to jest trochę inne doświadczenie, niż patrzenie w telefon, a mówienie przed taką dużą ilością ludzi, także... Ty oswajasz ten wizerunek ciała z niepełnosprawnością dzięki Amelce i pokazywaniu tego, jak wygląda wasze codzienne życie. Ale w ogóle nasz stosunek do ciała i to, jak o tym ciele mówimy na Instagramie, się zmienia. I Ewa, teraz spoglądam w swoją stronę, bo ty jesteś tutaj no, ekspertką od tego piękna zewnętrznego, ale tak naprawdę ono często ma więcej wspólnego z tym, co jest w głowie, niż w kosmetyczce. Zdecydowanie tak. I dla mnie od samego początku, od kiedy zaczęłam tworzyć treści w internecie, te 10 lat, w ogóle teraz będzie 10 lat, to jest takie w ogóle szalone, to świadomie przemycałam podprogowo, na początku bardzo subtelnie, właśnie takie warto, właśnie takie, może tak, to, że makijaż jest wyborem i że zawsze powinien nim być i że nie ma w tym wszystkim zasad, oprócz jednej zasady, że jeśli ty się w czymś, z czymś czujesz dobrze, to jest dobre. Koniec. I że makijaż nie ma płci i że nie ma czegoś takiego jak to musi być z tym, nie ma czegoś takiego jak wada, nie ma czegoś takiego jak niedoskonałość, bo to sugeruje, że to jest, to jest strasznie negatywne, no, że tego nie ma. Więc na początku pierwsze lata tak bardzo subtelnie to przemycałam w języku, który tworzy rzeczywistość, ale właśnie świadomie tego używając, a potem już bezpośrednio edukując. No właśnie, to jest taka bardzo... Mogę tak słyszeć? Możesz. No właśnie, te social media są taką dziwną bardzo przestrzenią, bo z jednej strony masz osoby, które gdzieś tam promują taką naturalność, o której mówimy, o tym, że czujemy, każdy jest indywidualny, każdy jest inny, powinniśmy siebie akceptować, a zarazem jest to też miejsce takiej nierzeczywistej trochę rzeczywistości, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, żeby to obserwować, bo to są dwa trendy, które żyją w social mediach równolegle. Z jednej strony mamy ten cały trend filtrów i takiej rzeczywistości całkowicie nierealnej, a z drugiej strony mamy taki trend akceptuj siebie, rób to, z czym się czujesz dobrze. Wiele osób tutaj pokazuje siebie bez właśnie tych filtrów, bez czyszczenia ciała, bez po prostu pokazuje siebie takim, jakim jest i pokazuje, że to jest całkowicie naturalne i normalne i my wszyscy tak samo wyglądamy. A z drugiej strony mamy te filtry dzikie. Więc to jest bardzo, bardzo, mam wrażenie, takie zderzenie dwóch światów, które no moim zdaniem, jakbym w tej chwili, w dzisiejszych czasach była nastolatką i dorastała i tworzyła to swoje ja, no to bym była w tym wszystkim dość mocno pogubiona. To Przemek, zwrócę się do ciebie, powiedz nam, jak to jest być takim nastolatkiem albo kilkulatkiem w tych czasach, mieć styczność z social mediami. I co, to ułatwia, utrudnia? Jak ty to widzisz? Znaczy ja wiem, że ja może mentalnie mam 13 lat, ale mimo wszystko nie wiem, jak jest być nastolatkiem tak naprawdę. Ale masz z nimi więcej styczności niż chociażby ja czy Ewa? Nie, oczywiście, tak zupełnie serio, no to jest petardystycznie trudne w chwili obecnej, ponieważ tak naprawdę rzeczywistość na każdym możliwym poziomie no pokazuje, jak życie jest trudne. Natomiast my dorośli, oczywiście broda mędrcem nie czyni, ale my dorośli siłą rzeczy przeżyliśmy mnóstwo doświadczeń, dużo więcej niż ludzie młodzi, plus nasz układ nerwowy jest już po fazie takiego ogaru, tak to nazwijmy. A młody człowiek, który się rozwija, to ma układ nerwowy tak delikatny jak ciemiączko noworodka. Więc jakby siłą rzeczy różnego rodzaju doświadczenia, które przychodzą do młodego człowieka, są jakieś, no nie wiem, 800 razy trudniejsze. Albo jeszcze lepiej można to powiedzieć, one są 800 razy intensywniejsze. Dlatego bycie obecnie nastolatkiem, kiedy mamy świadomość tego, że Ziemia się spali, więc nie będzie przyszłości dla tych młodych ludzi. Dalej, potężny kryzys psychiczny, systemową dyskryminację osób LGBT+, i ja zawsze podkreślam, że ci, którzy twierdzą, że to jest to jest tylko tam ci geje, to mają z tym problem, no jakby nie, ponieważ istnieje taki mechanizm psychologiczny jak generalizacja bodźca. I teraz dla hejtera tak naprawdę nie ma to znaczenia, on nie prowadzi analiz za pomocą swojej kory mózgowej, czy przypadkiem ta osoba w tym kolorowym wdzianku to ona jest LGBT+, czy nie. Widzi kolor,
widzi tęczę i idzie przywalić. W związku z tym każde dziecko jest tym zagrożone. Jeżeli dodamy do tego jeszcze na dodatek ten potężny kryzys psychiczny, potworne nierówności, a badania pokazują, że to pokolenie doświadczy nierówności najbardziej, no to powiem tyle, jest bardzo trudno być nastolatkiem. Jest bardzo trudno być nastolatkiem niezależnie od płci, a jednak chciałabym te płci sobie rozdzielić na chwilę, dlatego że dochodzimy do naszego ostatniego uczestnika tutaj panelu. Michał, ten świat dorastania jest jednak różny dla dziewczyn i dla chłopaków. Każdy się mierzy z zupełnie innymi tymi ideałami piękna, innym podejściem też do własnego ciała, do własnej seksualności. Ty ostatnio dużo mówiłeś o tym, jak to się zmieniło dla chłopaków. Tutaj ta różnica jest wyjątkowo teraz taka wyraźna. Tak, bo ja mam takie doświadczenie, szczególnie w pracy z kobietami. Ja jestem psychoterapeutą i seksuologiem i od wielu lat już pracuję z kobietami i z mężczyznami. Teraz głównie pracuję z mężczyznami. I widzę, że rzeczywiście postrzeganie ciała przez kobiety i akceptacja swojego ciała się bardzo zmieniła i to jest mainstream. I myślę, że odpowiem też na to twoje pierwsze pytanie, że bardzo duża rola jest mediów społecznościowych w tym, bo rzeczywiście kobiety dzisiaj też inaczej wyglądają. Nie wiem, no, pamiętam, że jeszcze 10 lat temu mniej kobiet pielęgnowało i nosiło siwe włosy. Znaczy nie farbowało tych włosów, ja mam dzisiaj dużo, ja pracuję głównie z osobami dojrzałymi, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn i to są kobiety, które często one pielęgnują i pokazują tą swoją siwiznę albo swoje kształty i tak dalej. O, przepraszam, nie zauważyłem cię, tak? I, tylko, że ty jesteś, rozumiem, stylizowana, a te kobiety jakby wykorzystują to. I to się rzeczywiście zmieniło. Ja w ogóle powiem szczerze, że odkąd ja zacząłem pracować te lata temu z kobietami, to ja się dowiedziałem od kobiet właśnie w pracy terapeutycznej z kobietami, że możecie tak bardzo nie lubić swoich ciał. Bo ja na przykład nigdy się nie zastanawiałem nad tym, jakie ja mam kostki, jakie ja mam kolana i tak dalej. A nagle jak zacząłem pracować warsztatowo czy terapeutycznie z kobietami, to się okazało, że kobiety potraficie, i ja rozumiem dlaczego, tak? Bo to są wpływy kultury i wychowania, że kobiety potrafią na przykład przez całe lata nie nosić danego stroju albo sandałów, albo klapek, bo nie chcą pokazywać swoich stóp albo kolan. Co dla mnie, z mojej perspektywy, to znaczy w ogóle ja bym się nigdy w życiu nie zastanawiał, jak wyglądają moje kolana albo moje stopy, kiedy ja wychodzę, a jest 30 stopni na zewnątrz. Ale i to się bardzo zmieniło. A kiedy pytasz mnie teraz, bo mówię, to się mainstream zmienił, tak? I jeśli zobaczymy też kobiety w mainstreamie, to się bardzo zmieniło. Mamy Megan Thee Stallion, mamy Lizzo, to są duże kobiety, bardzo atrakcyjne kobiety, podkreśla się ich atrakcyjność i tak dalej. Ale to się zmieniło dla kobiet. Zauważcie, że nawet w tych teledyskach Megan Thee Stallion przytula się do facetów z tarką na brzuchu. Lizzo pieści facetów z tarką i z wielkimi często mięśniami. Obejrzałem sobie te teledyski, tak? Miley Cyrus w teledysku z Laną Del Rey i z Arianą Grande bije faceta na ringu. Gdyby to było w drugą stronę, gdyby trzech facetów zrobiło utwór i w teledysku jeden z nich by bił kobietę, byłoby zupełnie inaczej. I takie rzeczy się zmieniły, ale i to jest super, że one się zmieniają dla kobiet, ale myślę, że my to zostawiamy. Tak samo jak zostawiliśmy ten cholerny sezon pierwszy serialu Bridgertonowie, tak? Czy Bridgertons, whatever. Jedna z ostatnich scen to jest scena gwałtu na mężczyźnie. Główna bohaterka chce zajść w ciążę, mężczyzna nie chce, więc ona go dosiada w takiej pozycji, w której on już nie ma wyjścia. Umówili się wcześniej, że ona z niego zejdzie, kiedy on będzie szczytował, ale w momencie, kiedy on zaczyna szczytować, ona go dosłownie dojeżdża do końca. To jest gwałt. To jest ewidentnie sytuacja gwałtu. Serial bardzo popularny, to się rozeszło zupełnie bez echa. Gdybyśmy mieli w drugą stronę, serial byłby masowo krytykowany. I myślę, że to jest super, że to się zmieniło dla kobiet. I absolutnie nie uważam, że te kobiety powinny się upominać, tylko to my, panowie, powinniśmy się upominać o to, że dla nas to też się powinno zmienić. Ale to już jest nasza rola, to nie jest wasza rola. My możemy tylko was naśladować. No ale to jest też rola was, mam na myśli twórców internetowych. No właśnie pytanie, czy to jest przywilej, czy poczucie obowiązku w tym, żeby mówić o problemach grup, które są niewystarczająco, no jakoś tam w tych social mediach zaadresowane z tym swoim problemem. I tutaj, Aniu, właśnie wrócę do tego tematu, który podejmujesz dzięki Amelce. Jesteś mamą dziewczynki z niepełnosprawnością. Czy to sprawia, że inni rodzice dzieci z takim problemem zwracają się do ciebie o poradę,
dostajesz dużo takich wiadomości. Tak, tak, dostaję dużo takich wiadomości. I generalnie myślę, że twórcy powinni mieć gdzieś tam w obowiązku uważam, że twórcy powinni dbać o te treści, które przekazują, bo naprawdę mają ogromne narzędzie w swoich rękach. I ja w momencie, kiedy Amelka pojawiła się na świecie i jej niepełnosprawność, wiedziałam, że skoro mam gdzieś takie medium, to mogę faktycznie wpływać na tych ludzi poprzez pokazywanie im tego, jak ja funkcjonuję jako jej mama. I wiedziałam też, że to, jak moje podejście do ciała, do mojej seksualności będzie wyglądało, będzie wpływało na nią, tak? No bo jakby ona uczy się poprzez patrzenie na mnie, gdzieś tam w naszym rodzicielstwie funkcjonuje takie modelowanie. No i wiedziałam, że muszę zmienić podejście do swojego ciała i to była dla mnie taka największa motywacja. I gdzieś tam w drodze ewolucji tego, jak zaczęłam patrzeć na siebie bardziej łaskawie, bo bałam się jakby, że Amelka to przejmie, no to oczywiście pokazywałam to na swoich social mediach i inni rodzice też z tego czerpią, bo to jest, wydaje mi się, gdzieś często pomijany temat przy tej niepełnosprawności, bo jednak tych trudów, choroby dziecka jest tak wiele, że gdzieś tam ten temat trochę się zaciera, może trochę nie zwracamy na niego na co dzień uwagi, a ta nasza seksualność gdzieś tam jest z nami codziennie, tak? To nie jest coś, co nie istnieje u osób z niepełnosprawnością, no bo jakby no, niezależnie od niepełnosprawności, no ona zawsze z nami będzie, więc tak. Podejmowanie takich tematów trudnych, niewygodnych, często po prostu ważnych, niezależnie od tego, może się wiązać z obniżaniem zasięgów, z tym, że trudno jest nam dostrzec z tym przekazem, mimo że on jest ważny do szerokiej publiczności. No Ewa, ty masz tą publiczność ogromną, więc tak samo pewnie widzisz ogromne spadki tych zasięgów, kiedy mówisz coś, co jest niewłaściwe. Jak znaleźć taki balans pomiędzy tym, co... Może nawet nie balans, tylko taki sposób mówienia, żeby to, co ważne, docierało. To jest wyzwanie faktycznie dla twórcy? Jest to wyzwanie, bo z jednej strony myślisz sobie, przecież ważniejsze jest dla mnie mówienie niż późniejsze konsekwencje, ucięte zasięgi, a z drugiej strony masz jeszcze taką niezgodę w sobie, że dlaczego? Przecież wiesz, że to jest edukacyjne, wiesz, że to jest prorównościowe, wiesz, że to jest dobre. I paradoks w tym wszystkim polega na tym, że no, portale, z których korzystamy, nie powinny wedle regulaminu ucinać zasięgów, jeśli nie jest łamany regulamin, jeśli treść jest edukacyjna i tak dalej, ale wiemy jak jest i jest inaczej i nawet duże konta nie mają na to sposobu. Serio, jakby to jest... No, nie ma mocnych na to. I ja staram się tak wymanewrować, tak się dowiedzieć, tak próbować, jakich słów użyć, jak działać, żebym nie była uciszana. Więc też po prostu, wiecie, to jest głupie, bo zamiast zająć się swoim własnym rozwojem zawodowym, osobistym, edukacją siebie, innych, to myślę, co zrobić, żeby, wiecie, jakoś wymanewrować, bo ja nie lubię takiego sztucznego języka. Strasznie nie lubię używać, nie nazywać rzeczy rzeczami, bo moim zdaniem to bardzo tworzy taki dziwny, zamknięty świat. No typu, wiecie, no, żeby nie nazywać seksu seksem, żeby nie nazywać genitaliów genitaliami, Jezu, penisa penisem, bo po prostu to w ogóle robi się jakieś dziwne rzeczy się robią. No dobra, ale wtedy algorytm YouTube'a nie wyłapie i będzie okej. Okay. Ale jak komiczna jest ta rozmowa. No a poza tym wyłapie to odbiorca, który tak. To w jakiś sposób ukształtuje. Pojawił nam się... Tak, chcesz działać w jednym, a trochę tworzysz drugi problem wtedy. Więc ja staram się tak zrobić, żeby nadal nazywać rzeczy takie, jakie są. Też tematy dyskryminacyjne też są bardzo trudne, bo na przykład YouTube ich bardzo nie lubi. Ale żeby nadal działać, tak, żebym nie była uciszona. No. Pojawił nam się gadżet na scenie. Przemek, co to jest? Macica. To jest macica różowa. I tak mi się to skojarzyło po prostu. Oczywiście ją świadomie wziąłem na dzisiejszy panel, ale tak sobie pomyślałem, jak bardzo... No bo nie noszę jej codziennie jakby ze sobą. Natomiast chodzi o to po prostu, że jak Ewa... A szkoda. No wiesz co, powiem szczerze, że też tak czuję. Ona jest w ogóle cudowna. Natomiast tak zupełnie... Pasuje dzisiaj do twojego, prawda? Ficiku idealnie.
Po prostu się zgraliśmy w końcu. W końcu się zgrałem z Macicą. Natomiast granie chodzi po prostu o to, że jakby dla mnie to, co Ewa powiedziała, to jest dokładnie this. To po pierwsze, a po drugie, jakie to jest w cudzysłowie zabawne w kontekście tego, co jest mocą edukacji. Bo edukacja działa wtedy, kiedy pobudza nasz hipokamp. Ten ośrodek w mózgu, który jest odpowiedzialny za edukację, on musi być zainteresowany. Czyli siłą rzeczy, no, możesz robić takie grzyczniusie, tam pobożne bardzo, stories i tak dalej, tylko no miej tę świadomość, że raczej średnio to zostanie zapamiętane. Mi nie chodzi tutaj teraz o to, żeby nagle dokonywać jakiejś apologii, wiecie, patostreamów, absolutnie nie. Tylko chodzi o to, że czasami wyciągnięcie takiej różowej macicy i pokazanie, halo, to może teraz się zacznijmy rzeczywiście rzetelnie uczyć ciało pozytywności i edukacji seksualnej. No ja mam świadomość, że może kogoś o łatko oburzyć, nie? No ale jakby potem sobie myślę, no i co z tego? Jedną osobę oburzy, drugą oburzy, ale za to 5 żyć zostanie uratowanych. A dla mnie tak naprawdę życie jest, mam takie poczucie zawsze, że życie jest naprawdę bardzo krótkie. Spoiler alert, wszyscy umrzemy. I szkoda tracić tego życia na bycie nieprawdziwym i po prostu, no tak jak powiedział Dumbledore, nie? Że jakby tej nocy możecie uratować więcej niż jedno niewinne życie. Jeżeli to jest koszt tego, że nie wiem, stracę influencerskie jakieś zasięgi albo ktoś się przypieprzy. Ja naprawdę pamiętam, co mi pisali, jak na przykład zostałem ekspertem edukacji do spraw edukacji u Hołowni. Ja naprawdę zaznałem już chyba takiego hejtu w swoim życiu, plus tego tęczowego, że jakby mnie osobiście to nie rusza. Natomiast ja osobiście wiem, że to rusza bardzo wiele osób. Mnie to wciąż rusza, ale już nie aż tak bardzo. Natomiast ci młodzi ludzie, kiedy tego doświadczają, bo na przykład teraz był finał Zwolnionych z teorii i na maksa w ogóle dużo było tych cudownych projektów, jak na przykład Poznaj, by zrozumieć, o neuroróżnorodności. Kiedy oni się z tym stykają, kiedy oni dostają po prostu hejt za to, że poruszają tematy ciało pozytywności, walczą z ubóstwem menstruacyjnym, no to dla nich to jest trudne. Dlaczego? Bo ten układ nerwowy jest tak delikatny, jak ciemiączko noworodka. I dlatego trzeba im pomagać. Co my tu wszyscy robimy, z czego się cieszę. Brawo dla was wszystkich w ogóle, naprawdę. Aniu, to jest też tak naprawdę pytanie do ciebie, no bo pakowanie się w temat edukacji seksualnej i tych wszystkich kontrowersji przy twoich zasięgach i pozycji, no nie musi się wydawać oczywistym wyborem. To nie jest obowiązek, nie trzeba było tego robić. No to dlaczego było warto? Bo że było warto, to wiem, bo pracujemy razem. Wiesz co, bo to było tak, że jak już się... To był taki cały, prawdę mówiąc, proces, bo w momencie, kiedy doszło do mnie, kiedy dzięki osobom też, które mnie otaczały i dzięki researchu, który zrobiłam, zrozumiałam, jak ważna jest edukacja seksualna, jak ważna jest nasza seksualność, jak wpływa na każdy element naszego życia. I gdy również się dowiedziałam, w jakiej pozycji jest obecnie Polska, jak wygląda WDŻ, jakie są braki, jakie są statystyki, co mówią, to nie miałam wyjścia, prawdę mówiąc. No, nie miałam wyjścia niż spróbować coś zrobić, tak naprawdę wykorzystać moją platformę, którą udało mi się zbudować dzięki mojej karierze w świecie mody i działać. To była sytuacja taka troszeczkę bez wyjścia. Nie widziałam po prostu innej... Musiałam coś z tym zrobić. I zaczęło się od pierwszej kampanii. Myślałam na początku, że to będzie bardzo naiwnie jedyna taka kampania dotycząca właśnie edukacji seksualnej. Będziemy o tym mówić, jak bardzo ważna jest ta edukacja seksualna, jak ważne są te tematy, jak te tematy nie mogą być tematami tabu. I wyszła pierwsza kampania, która miała bardzo potężny, ogromny odzew. I jak wcześniej mówiłam, naiwnie myślałam, że jak wyjdzie ta kampania, to nagle wszystko się zmieni. Ale oczywiście w momencie, kiedy mimo że odniosła ogromny sukces, zrozumiałam, że muszę zbudować coś, co będzie miało, coś, co będzie takim prawdziwym wsparciem dla ludzi, jakaś taka platforma, która będzie cały czas działać, cały czas poruszać bardzo ważne tematy, cały czas funkcjonować właśnie też na social mediach. Tutaj właśnie mówimy o social mediach. Ale przejdziemy do tego tematu, który Ania poruszyła, czyli do tego, że ta edukacja się odbywa w social mediach również dlatego, że po prostu w szkole nie ma na nią miejsca, mimo że ma hasło edukacja w swojej nazwie. A jak już się odbywa, to się odbywa pod hasłem wychowanie do życia w rodzinie.
Jakie to w was budzi emocje? No to jest śmieszne, tak? No już wiadomo, że seks to nie tylko rodzina i cała seksualność człowieka nie zamyka się jedynie w rodzinie, tak? Jakkolwiek rodzina oczywiście jest bardzo ważna. No ale to jest pomyłka już od samego początku i dobrze o tym wiemy. Ja jednak obronię trochę polskie szkoły, bo jest wielu nauczycieli, którzy pod nazwą wychowanie do życia w rodzinie robią naprawdę świetne zajęcia. I chciałbym oddzielić pastwienie się nad hasłem wychowanie do życia w rodzinie od nauczycieli, którzy prowadzą te zajęcia, bo oni naprawdę świetną robotę często robią i bardzo ich nie doceniamy często. A to właśnie oni najbardziej się narażają w szkołach, myślę. Więc tak. Wróciłam, ja nie słyszałam, co Michał mówił. Tak, Michał mówi o tym, że nie powinniśmy się pastwić. Słuchajcie, wysyłam kosmos, nie rakiety, ale po prostu ludzi na Marsa i planujemy, a tak naprawdę nie możemy się połączyć przez internet, który ciągle przerywa. Ja mówiłem... Metavers, a nie możemy po prostu na Zoomie się tutaj połączyć. Ja mówiłem o tym, że w polskich szkołach jest jednak wielu nauczycieli, którzy pod hasłem WDŻ-u robią świetne zajęcia i oczywiście, absolutnie nie możemy się nad nimi pastwić. I to właśnie jest taka sytuacja nie fair, bo jeżeli trafi ci się fantastyczny nauczyciel, który tak naprawdę nie przestrzega naszej książki WDŻ i bierze sprawy we własne ręce i zaczyna prowadzić te zajęcia w swój własny sposób, no to wtedy coś się dowiesz i będziesz miał to wsparcie i będziesz w całkowicie innym miejscu, ale nie każdy niestety ma to szczęście i wtedy no, różne rzeczy się dzieją, nie każdy ma szczęście, że na przykład ma wsparcie w domu, że jednak znajdzie tę informację. W domu żyjemy w czasach internetu, co jest cudowne i wspaniałe, ale też w internecie jest bardzo dużo mylnych informacji. Więc tak bardzo jest ważne, żeby wiedzieć, gdzie szukać, gdzie wchodzić i szukać informacji, żeby one były wiarygodne i prawdziwe. Bo jak patrząc ogólnie na nasze... No, znamy oczywiście podejście do tematu edukacji seksualnej, to znaczy stanowisko naszego ministra edukacji i tak naprawdę jak to WDŻ powinno wyglądać według programowo, tak? A to, że nauczyciele sami z siebie się mobilizują, to jest fantastyczne i to jest cudowne. No ale to nadal nie jest niestety większość Polski. Ale Przemek bardzo ochoczo kiwa głową i chce usłyszeć, co za tym kiwaniem się kryje. To znaczy... Nie słyszałam, to było do mnie? Nie, Aniu, to akurat... Oddałam głos Przemkowi, bo bardzo mocno kiwał głową. Znaczy tak, no w ogóle mnie ten temat porusza. Natomiast ja powiem szczerze, że ja w ogóle bardzo dziękuję najpierw Michałowi za powiedzenie tego, bo absolutnie polski nauczyciel, polska nauczycielka to są herosi. Bo to, co się dzieje w tych szkołach, to jest... Kiedyś to będzie opisywane w podręcznikach jako tak naprawdę poligon przemocy. Przemocy emocjonalnej, która oczywiście ma także fizyczne skutki. Natomiast jest to coś przerażającego. Jeżeli nauczyciel decyduje się na to, aby wyjść przed szereg, on naprawdę często ma świadomość wszystkiego, co się może zadziać. Tak, to, że tak powiem, ujmę. I jednocześnie właśnie na tym polega problem. Edukacja jest niemalże synonimem równości. Nie może być tak, że jakieś dziecko ma szczęście. O, trafiłem do tej szkoły, gdzie w ogóle mnie wspierają. A dziecko w innej miejscowości tego szczęścia nie ma. To jest fundamentalne uderzenie w istotę edukacji, która jest równością. I teraz właśnie to jest kluczowe, że jakby dopóki tego nie będzie, dopóki będzie jedno dziecko w tym kraju, czy może nie tylko, które będzie cierpieć z tego powodu, tej po prostu absurdalnej indoktrynacji niepopartej niczym, której głównym, myślę tutaj właśnie takim symbolem zakresu przedmiotów codziennego użytku jest dzban, to tak naprawdę dziecko to nie można spocząć, o tak bym to ujął. I właśnie to jest tak bardzo istotne. A co do samej edukacji seksualnej, psychoseksualnej w zasadzie, ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o obecnego ministra, z którym łączy mnie tylko imię i aż, to ja powiem może w ten sposób. Nie zapomnę tego, jak był taki moment, kiedy zapowiadano ten nasz program Edukacja do przyszłości i Hołownia powiedział, że konieczna jest edukacja seksualna. Czarnek odpowiedział, jeżeli panu Hołowni czegoś brakuje, to niech się dokształci. Jeżeli minister edukacji i nauki, przepraszam za wyrażenie, pierdoli takie farmazony, to w ogóle kurwa o czym my mówimy, tak? Gdzie tu jest edukacja, gdzie tu jest nauka?
Przecież równie dobrze, ja to cały czas podkreślam, metoda naukowa pozwala nam na to, żebyśmy siedzieli tutaj i mieli te streamy. Ta sama metoda naukowa powoduje, że gastroskopię możemy mieć i to nie metalowym przyrządem, tylko giętką rurką i to pod znieczuleniem. I ta sama metoda naukowa mówi, że seksualność jest naturalną po prostu częścią nas i to tak naprawdę brak integracji z emocjami jest problemem i powoduje potem, że człowiek staje się agresywny, bo na mocy mechanizmów obronnych, między innymi właśnie wyparcia, krzywdzi innych. Ta sama metoda naukowa to mówi. Kumacie to? To jest jakiś supermarket nauki, czy co? Przepraszam, ale z drugiej strony ja już się nauczyłem nie przepraszać za emocje. Nie przepraszaj, nie przepraszaj. To jest przyjemność cię słuchać. Nieprzyjemnością jest teraz mówić po tobie. Wiesz, z tym entuzjazmem się zmierzyć to nie jest łatwe. Ale ja mam takie wspomnienie ze swojej edukacji seksualnej, ze szkoły, a propos tych podziałów właśnie. Pamiętam lekcję na temat miesiączki, która odbywała się za zamkniętymi drzwiami, tylko dla dziewczyn. Było to dla mnie w 100% zrozumiałe. No wiadomo, miesiączka dotyczy dziewczyn, więc dlaczego chłopaki mieliby tego słuchać? Wy też doświadczyłyście takiej lekcji? Pamiętacie to ze swojej szkoły, dziewczyny? Ja pamiętam, tak. I oczywiście pamiętam wstyd i to, że gdzieś tam podpaski, tampony musiały być chowane w jakieś kolorowe opakowania, no bo no jak to tak można mówić, że kobiety mają miesiączki? Tak, że ogólnie, że to jest brzydkie i fuj i w ogóle i jak najmniej słów i jak najmniej tak. czynów w ogóle. I po cichutku do łazienki. Cicho, tak. I same mity na ten temat, łącznie z tym, że dziewice nie mogą tamponów i w ogóle tak jest gówno. No, ja mam nadzieję, że tutaj są na sali rodzice chłopców, którzy będą ze swoimi synami rozmawiać o miesiączce. Wydaje mi się to jakimś absolutnym takim podstawowym tematem, jak mówimy właśnie o tej równości, bo to się tak bardzo mocno wybija. Ale chciałabym was jeszcze podpytać właśnie o te wasze doświadczenia, z tego jak wy się dowiadywaliście o tym, skąd się biorą dzieci, jak się nazywa to, co macie na dole, jak to wyglądało u was, skąd czerpaliście tą wiedzę i czy chcielibyście, żeby wasze dzieci, czy wasi bliscy w przyszłości z tych samych źródeł tę wiedzę czerpali? Nie, ja nie, zdecydowanie. Ja się uczyłam oczywiście z filmów porno, które gdzieś tam tworzą jakiś nierealny, mam często wrażenie, obraz na temat seksu w głowach ludzi. Ja pamiętam takie doświadczenie okropne, jak zobaczyłam właśnie pierwszy film porno i czekałam przez te wszystkie lata, bo mama mówiła, dostaniesz miesiączki, no to przyjdę do ciebie i pogadamy. No i tak czekałam przez te wszystkie lata, no i ta mama nie przyszła w końcu, więc mówię, no dobra, no i odpaliłyśmy ten film. Pamiętam, że po tym filmie poszłam z rodzicami na Opowieści z Narni do kina i cały film przepłakałam, bo się czułam, jakbym zrobiła najgorszą rzecz na świecie. W sensie w mojej głowie to, co ja zobaczyłam, to było, nie, ja pójdę do piekła, to nie, co to w ogóle będzie, no więc... Mam nadzieję, no, moja córka, która ma 7 lat, przyszła do mnie i zapytała, a jak wygląda penis, jak wygląda cipka? Mówię, no dobra, no to ci pokażę, tak? Więc jakby dla mnie to jest totalnie naturalne, że jeżeli dziecko pyta, no to ja jestem po to, żeby udzielić tych wszystkich odpowiedzi, no bo uważam, że skoro zadała to pytanie, to znaczy, że jest na tyle dojrzała emocjonalnie, żeby otrzymać na nie odpowiedź. Wiadomo, w dostosowanym do wieku gdzieś tam języku i tak dalej, ale... No myślę, że my rodzice robimy ogromną robotę. Wiadomo też szkoła i tak dalej, bo gdzieś tam się też kształtujemy potem w dużej części. No cieszę się, że moja córka nie doświadczy na pewno tego, że dowie się, jak wygląda seks właśnie i to wszystko jakby dookoła tego z takich źródeł, z jakich ja się dowiadywałam. A u ciebie, Ewa, pamiętasz, jak to wyglądało? Moja mama... Kiedy dostałam pierwszy raz okres, to nauczyła mnie zakładać podpaskę, jak to tam, no taką obsługę po prostu techniczną tego i tyle, bo myślała, że na lekcjach w WGWR wszystkiego się dowiem, ona zawsze była pro, że ja mam chodzić, bo to trzeba było w ogóle wtedy wyrazić zgodę, trzeba było pisemną mieć zgodę. Tak. I myślała, że tam się wszystkiego dowiem, a tak naprawdę lekcje WGWR-u mnie w szkole nauczyły strachu przed taką nastoletnią ciążą i bardzo fajnie ostatnio Kasia Koczułap napisała post o tym, że dużo z nas, 20 parę, 30 parę, 40 lat mamy i my się boimy nastoletniej ciąży w ogóle. Cały czas. Ten strach jest w ogóle w nas. To jest śmieszne i przerażające zarazem, więc no kiepsko. Wydaje mi się, że z tym, co się dzieje w Polsce tak naprawdę wokół... aborcji, tak naprawdę niewiedzy wokół antykoncepcji i tabletki dzień po, to jest bardzo, bardzo dużo kobiet, które się boją niechcianej ciąży. No. Bardzo, bardzo dużo.
To już, Aniu, jak się odezwałaś, to ciebie też zapytam o to, czy pamiętasz, skąd ty się dowiadywałaś, skąd ty czerpałaś wiedzę. Ja jestem przerażona, jak wielka jestem. Bo widzę was, ja po prostu jestem gigantyczną głową, jakiś taki Big Bob Radar, który z jakiegoś dziwnego miejsca jeszcze jest tam za plecami was wszystkich. Bardzo, bardzo dziwne zestawienie. No ale słucham pytania. Pamiętasz, jak sama zadałaś rodzicom albo komuś pytanie o to, skąd się biorą dzieci? Nie, wiesz co, nie pamiętam. Nie pamiętam. Chciałabym pamiętać, ale nie pamiętam. Nie wiem w jaki sposób się dowiedziałam. Jest to bardzo dziwna sprawa, bo ja mam rodziców bardzo takich wyluzowanych, obydwoje są lekarzami weterynarii i w sumie ja pamiętam, że jak miałam okres i na samym początku jak dziewczyna, no ja dostałam okres i potem zapomina się, nie oblicza się, nie wie tak naprawdę, ja nie wiedziałam, kiedy ten okres ma się pojawić, no bo po prostu tego nie pilnowałam. I często w szkole dostawałam okres, no to dzwoniłam do taty, żeby mi podwiózł pod paski, więc tutaj nie było jakby tego tabu, ale z drugiej strony ogólnie o seksie się nie rozmawiało, o przyjemności się nie rozmawiało, o świadomej zgodzie się nie rozmawiało i w sumie to jest taki bardzo duży dla mnie temat, bo ja dopiero kiedy zajęłam się tym tematem, kiedy zaczęłam się interesować, kiedy zrobiłam pierwszą kampanię, potem zaczęłam pracować z wspaniałymi ekspertami przy książce, to była jakby taka cała moja, przeszłam przez taką prawdziwą edukację seksualną dopiero właśnie w wieku 30 lat. I wtedy dopiero do mnie też doszło, że ja zawsze miałam problem z tą świadomą zgodą, że ja jednak, jak wiele osób zresztą w naszej kulturze, zostałam wychowana w taki sposób, że nigdy nie zastanawiałam się, czy chcę, czy nie chcę, tylko zawsze pierwsze było, żeby komuś przykrości nie sprawić, żeby się nie stał czasem agresywny, żeby tak naprawdę jak ta druga osoba to odbierze, zanim nawet się zastanawiałam, jak ja się w tym wszystkim czuję. Więc ja miałam ogromne szczęście w życiu, bo dużo rzeczy mi się, ogólnie nie miałam jakichś bardzo niebezpiecznych sytuacji, ale często jeżeli jakaś osoba była bardzo nachalna, czy przekraczała już pewną taką granicę, no to ja zazwyczaj albo uciekałam, albo zezwalałam do pewnego momentu i znowu uciekałam. Nigdy nie miałam w sobie odwagi, żeby po prostu na wprost powiedzieć nie, bo gdzieś tam z tyłu głowy nie chciałam tej osoby urazić, co jest totalną abstrakcją. Więc jakby tych tematów tak naprawdę u mnie w domu nie było, a wiem teraz, jako już dorosła, dojrzała kobieta, która kiedyś była nastolatką i dzieciakiem, że jednak potrzebowałam takiego wsparcia, że to byłoby mi bardzo potrzebne No i dlatego między innymi też teraz widzę, że na stole leży nasza druga książka, która jest skierowana do rodziców i to jest jeden z powodów, dla których bardzo chciałam wydać tę drugą książkę, no bo wiedziałam, że w obecnej też sytuacji w Polsce, czyli jednak braku takiej prawdziwej edukacji seksualnej w szkołach, no jednak ta edukacja seksualna jest w rękach rodziców. I bardzo ważne, żeby ci rodzice wiedzieli, jak rozmawiać z dzieciakami, wiedzieli, jakie informacje powinni przekazywać, kiedy jakie informacje przekazywać, co jest normalne tak naprawdę, co znaczy w ogóle seksualność dziecka. No bo pamiętajmy, że ten brak edukacji seksualnej to jest coś, z czym mamy do czynienia od pokoleń. To nie jest coś, co się wydarzyło niedawno. No, nasi rodzice też nie przeszli przez poprawną edukację seksualną. Nasi no właśnie, właśnie to jest najważniejsze. Coś od pokoleń, co się dzieje, więc nasi rodzice bardzo często, całkowicie nieświadomie, bez żadnej złej intencji, powtarzają różne rzeczy, które ich rodzice mówili i oni to dalej powtarzają, robią. To się często wiąże z jakimiś stereotypami, z jakimiś rzeczami, które w sumie tak naprawdę później mają na nas ogromny wpływ. Jeszcze odnośnie tej świadomej zgody, ja tu zawsze podaję taki przykład, bo u nas w kulturze jest tak, że właśnie to, o czym mówiłam, żeby drugiej osobie tej przykrości nie zrobić. Tak, ja pamiętam, jak ja byłam małym dzieckiem, no to jak dziadkowie przychodzili do mnie, czy wujkowie i ja nie miałam ochoty się przytulać, czy siadać na kolanach, czy nie miałam ochoty dać buzi wujkowi, czy dziadkowi. To zawsze był taki tekst, no daj buzi,
dziadek się zezłości albo dziadkowi będzie przykro i to od razu tak nieświadomie się daje taki, przekazuje taką informację dziecku, że jednak to dziecko nie odpowiada za swoje ciało, on tak naprawdę nie decyduje o tym, co się z nim stanie, tylko trzeba jakby funkcjonować według jakiegoś takiego systemu, żeby komuś przykrości nie zrobić, a nie czy mam na to ochotę, czy nie. Strasznie naokoło opowiadam. Już nie pamiętam nawet, jakie było pytanie. Ale teraz akurat ale... Michała zainspirowałaś. Ania, powiedziałaś o tym, że ta książka nasza druga jest dla rodziców. Ja myślę, że pierwsza też była. Oni bardzo często jednak do niej zaglądali. I bo nawet wasze opowieści o tym, jak rodzice z wami rozmawiali. Mój ojciec też, mój ojciec był marynarzem, ja jestem z Gdyni, pochodzę z Gdyni. Mój ojciec jak wrócił pewnego razu z rejsu, matka mu powiedziała, że to już pewnie ten moment i mój ojciec postanowił, że ze mną porozmawia. Wyglądało to w ten sposób, że wszedł do mnie do pokoju, chciał mi coś powiedzieć, jąkał się, pytał się co u mnie, jąkał się, a to był bardzo zdecydowany i pewny siebie facet. Więc byłem przekonany, że coś się stało, że jest albo nowotwór w rodzinie, albo byłem adoptowany, to akurat byłoby fajne. Ale ojciec tak stał i mówi, Michał, bo ty już masz 16 lat, wyjmuję coś z kieszeni, ja patrzę, prezerwatywa, matko, żenada. To było straszne, dla mnie to było straszne. I on wyjął tą prezerwatywę, położył na biurku i mówi, to masz. I wyszedł. I to była cała moja rozmowa z ojcem. Nie to, że ja bym chciał z moim ojcem rozmawiać na ten temat. Naprawdę bym nie chciał. A ty go zapytałeś, czemu jedną? Nie, ale wiesz co? Taki numer, bo mój ojciec był marynarzem. On przywiózł tę prezerwatywę, to chyba była jakaś, nie wiem, no z zagranicy w każdym razie. To był początek lat 80. Chyba nawet 80. Nie, Boże, co ja mówię? To był koniec lat 80. Gdzieś tak, początek 90. Więc wszystko było jeszcze z zagranicy. I mój ojciec nie zauważył, że on po prostu odczepił tę prezerwatywę z pakietu innych, które przywiózł z rejsu. No comment. Ale chodzi mi o to, że za każdym rodzicem, który nie wie, stoi lęk po prostu. Ludzie się boją i po to jest edukacja i po to my robimy też ten projekt, żeby ludzie się uczyli, a jak się będą, bo zakładamy, idealistycznie wiem, że im więcej wiemy, tym się mniej czegoś boimy po prostu. I rodzice się bardzo często bali. Ja widzę przy naszej pierwszej książce, jak bardzo często rodzice jednak kupowali swoim dzieciom tę książkę albo sami ją czytali. I to jest niesamowite. Mi bardzo pomagała ta książka w ogóle w pracy z mężczyznami. Często rozdział o urologu w ogóle, ten rozdział z urologiem, który jest genialny. Panowie, poczytajcie sobie. Jeśli jesteście koło 40, to bardzo was proszę do urologa natychmiast. Nie bójcie się, po prostu się dobrze umyjcie. Bo nie, naprawdę, po prostu rak prostaty straszne rzeczy robi i statystyki są straszne. Naprawdę wielu mężczyznom pomaga w ogóle to, tak, bo to jest ich pierwsza edukacja, ale do czego zmierzam, że ja widzę na przykład po osobach, po tym, co się dzieje z osobami obecnie transpłciowymi, że rodzice się potwornie tego boją, ale dzięki temu właśnie, że znajdują w mediach społecznościowych informacje o tym, dzięki temu, że przeczytali naszą książkę, dzięki temu, że zobaczyli tam moje nazwisko i sprawdzili, a dobra, to jestem ze Śląska, a ja przyjmuję w Katowicach, to może umówimy się do tego pana. Nie? I oni przychodzą z dziećmi i to jest właśnie rola mediów społecznościowych dzisiaj, to jest niesamowite. I dlatego ta nasza druga książka jest skierowana do rodziców, bo chcieliśmy, my się nie pastwimy nad rodzicami, jak nie wiesz, to zapytaj i my tu mamy odpowiedzi. To jest właśnie po to, żeby rodzice mieli informacje, bo pokolenia wcześniejsze, oni naprawdę niewiele wiedzieli na ten temat. Kiedy ja prawie 20 lat temu zaczynałem pierwsze szkolenie z seksuologii, tutaj ukłon w twoją stronę, o seksualności osób z niepełnosprawnością, ja miałem jedną godzinę zajęć. Jedną godzinę. Dzisiaj to już jest, tak, to jest pół dnia albo cały dzień zajęć na seksuologii. Tak, ale mi się wydaje, że właśnie na osoby z niepełnosprawnością patrzy się w tym kontekście, że no, jest ta niepełnosprawność i jakby tego tematu nie ma, tak, że ludzie tak o tym nie rozmawiają, jakby zapominają też właśnie o tej części i ja przyznaję, że ja też się nad tym na początku nie zastanawiałam, tak, ale później doszłam do wniosku, że no tak, jest tutaj tak dużo zagadnień, no bo gdzieś tam i córka nie będzie nigdy w kanonie, tak? No bo jest duża niepełnosprawność, która jest widoczna, więc tu jest pierwszy temat. Drugi temat, no jest słabsza fizycznie, więc jest dużo takich rzeczy,
że pojawiają się takie różne obawy w mojej głowie, żeby ona faktycznie potrafiała stawiać granice, wiedziała, co można, czego nie można, żeby zapewnić jej taki bezpieczny start w to jej seksualne życie. No ale tak jak mówisz... Ale widzisz, no, mówisz, że masz obawy, nie? I im więcej tak się dowiadujesz, tym normalizujesz tak, to, i bez, wiesz, i możesz działać, nie? Tak, i dokładnie. Właśnie o to nam chodzi w edukacji seksualnej, żebyśmy coraz więcej na ten temat mówili, żeby to było normalizowane. Ja się odwołam do najbardziej drastycznych przypadków, czyli nadużyć wobec dzieci. Kiedy rodzice nie wiedzą, jak rozmawiać, my często na diagnozie mamy dzieci, które mówią, dotykano mnie po pupie. Ktoś mnie dotykał po pupie, bo cały obszar od pasa w dół jest pupą. I to dziecko w ogóle nie wyróżnia tego, więc dla przeciętnego rodzica, aha, dziadek cię dotknął po pupie, no można sobie wyobrazić, że dziadek może klepnąć dziecko po pupie i to nie będzie nic podejrzane. Ale kiedy dowiemy się szczegółowo, co się działo z tym dzieckiem, to mamy bardzo jasne nadużycie. Dlatego chodzi o to, żeby edukować, dlatego chodzi o to, żeby o tym rozmawiać. I jak właśnie też mówiłyście dziewczyny, o to, żeby nazywać konkretnie i po imieniu nazywać, a nie udawać. Ja oczywiście też nawiążę do tego, co ja robię, czyli w terapii, jak przychodzą osoby dorosłe, tak z mojego pokolenia czy starsze, czyli głęboko po 40, to bardzo często jak mówią o swoich objawach, nie mają języka do tego. Ja pamiętam parę, która przyszła i ja się zapytałem, w czym jest problem. Pytałem się tej pani, tego pana, ten pan nic nie powiedział, jaki on ma problem, a ta pani się odzywa i mówi, no my mamy taki problem, bo my się nie tulimy i mąż marszczy ptaszka. I to była pani opowieść. I ja to rozkodowałem w głowie, bo już słyszałem takie historie i zacząłem zadawać pytania. I pani generalnie powiedziała o tym, że od długiego czasu nie uprawiają seksu, a pan się masturbuje bardzo często. To był problem. Ale to wyobraźcie sobie, najpierw jest ta warstwa językowa, ale ona też odzwierciedla to, co ci ludzie wiedzą i jak potrafią. To jeśli oni nie potrafili ze mną rozmawiać i z moją koleżanką, bo ja prowadzę parę z koleżanką, to oni też między sobą nie potrafili w ogóle mówić na ten temat. I właśnie znowu wracam. Media społecznościowe, nasze książki, nie tylko oczywiście, tak, ale to jest źródło wiedzy. Ja jeszcze zaznaczę, że my od czasu do czasu robimy w Seksedzie takie rozmowy na TikToku o seksualności. I mamy jakiś temat, na przykład właśnie masturbacja, ciało i tak dalej. I ja albo jak ktoś inny ze specjalistów prowadzi taką rozmowę na TikToku. I niesamowite jest to, że po takim TikToku, wiecie ile ja mam zgłoszeń indywidualnie, jako prywatny terapeuta, seksuolog, od młodych ludzi z całej Polski, którzy chcą się umówić na konsultacje. I to jest dla mnie potęga, bo te dzieciaki nigdy w życiu by nie przypuszczały pewnie, że w ogóle mogą się same gdzieś umówić albo mogą rodzica poprosić, żeby je umówił do specjalisty. I nagle widzą nas, tak? Mnie, Basię, inne osoby, do których mogą się umówić. Nie? Piszą maila i w ciągu, nie wiem, miesiąca czy tam tygodnia, w zależności od wolnych terminów, mają konsultacje. To jest niesamowite. I bez mediów społecznościowych byśmy tego absolutnie nie mieli. Tak, no ja tutaj jeszcze dodam, że rzeczywiście to jest też część w ogóle działalności fundacji, że wiadomości, które do nas trafiają, one są przekazywane ekspertom, którzy odpowiadają, niezależnie od tego, czy to są te anonimowe konsultacje, czy live'y, czy po prostu DM-y, które są do nas wysyłane, to zawsze trafia do specjalisty, więc gdybyście chcieli, a często po takich wydarzeniach zdarza się, że się ludzie zgłaszają z jakimś problemem, to zapraszamy do tego kontaktu. Ale jeszcze raz wracając do tematu, ja nazwałabym to trochę taką rewolucją seksualną, która dzieje się na pewno w przestrzeni social mediów, to do tego nie mam wątpliwości. Ten język się rozszerza, pokrywa pojęcia, o których istnieniu często nawet nie wiedziałam. Ale zastanawiam się, jak to wygląda z waszej perspektywy, czy to ma później odbicie też w rzeczywistości. I to przez taką rzeczywistość mówię trochę w cudzysłowie, to znaczy czy widzicie wśród swoich, Ewa, na przykład ty obserwatorów, że faktycznie to poczucie wartości własnej jest większe, bronienie tych takich wartości, które ty promujesz jest większe też pomiędzy ludźmi, na przykład w komentarzach. Tak, zdecydowanie. Na przykład bardziej merytoryczne z takim łagodnym spojrzeniem na człowieka upominanie innych ludzi. Takie, które niesie za sobą właśnie takie przychylne nastawienie, a nie ogień, prawda? Albo właśnie pod materiałami o edukacji równościowej dyskusje, które tam są rewelacyjne. To jest jakby druga część filmu i to jest niesamowita moc. Tak.
A czy jest jakiś temat, który widzisz, że teraz jest palący? Bo mamy tematykę body positive, którą ty bardzo mocno adresowałaś na pewnym etapie. Właśnie tematy równościowe, ale no, wiadomo, świat się zmienia, tych problemów nam przybywa albo przyglądamy się im trochę tak w bliższej perspektywie. Czy jest coś takiego, co teraz widzisz, że trapi tych twoich młodych, szczególnie użytkowników? A nie szczególnie młodych, nie chcę ich tego ograniczać do wieku. Nie powiedziałabym, że to jest jedna jakaś rzecz. Cały czas trochę chodzi o to samo. Ciągle mamy z tym samym, można powiedzieć, problem, tylko lepiej się uczymy, bo im dłużej się działa, tym więcej znajdujemy rozwiązań tak naprawdę, ale no chodzi o szacunek i uznanie drugiego człowieka zawsze. Pytam o to dlatego, że jesteśmy w takim szczególnym jak zwykle momencie, cały czas i mamy jakieś takie pokoleniowe doświadczenia, ale no wyszliśmy z pandemii, kiedy bardzo dużo czasu spędziliśmy w jakimś rodzaju samotności. Teraz znów wpadliśmy w tą przestrzeń taką bycia między ludźmi. No i pytanie, jak się po tym długim czasie w tym odnajdujemy? Ja też, Przemek, chciałabym ciebie zapytać o twoje doświadczenia w tym zakresie. Czy to jest oddech i radość tylko z tego, że znów między tych ludzi trafiliśmy, czy jednak jest obawa, no bo to jest na nowo coś innego? W sensie chodzi o to, czy to dobrze, że się znowu spotykamy? Jakby na żywo? Myślę, że to dobrze i co do tego nie mamy wątpliwości, ale to jest trochę tak, jak wracasz do szkoły po wakacjach, że aha, trochę fajnie, bo się spotkamy ze znajomymi, no, ale rozumiem, jednak trochę boli brzuch ze stresu. To znaczy, ja myślę, że z tym naszym tematem się bardzo to łączy, z tego względu, że wiele osób po pandemii, ja zresztą nie jestem wyjątkiem, mówiąc krótko, przytyło. I teraz tak jak dla dorosłego człowieka, znowu pewne zmiany w jego ciele mogą być mniej czy bardziej fajne, o tyle dla dzieciaka, który rok na przykład nie widział się prawie ze swoimi rówieśnikami, no to jest dramat. Jeżeli na przykład on, bo to tak jak najbardziej chłopców dotyka, właśnie tak a propos chłopców, zjawisko anoreksji, bulimii, wszystkich zaburzeń odżywiania wśród chłopców naprawdę jest potężne i dobrze, że się właśnie coraz częściej o tym mówi, tak jak u urologach. Natomiast prawda jest taka, że ja nieraz rozmawiałem z różnymi młodymi ludźmi wprost i oni mówili, ja się boję wrócić do szkoły, mimo że chcę, ale boję się, bo no nie wiem, 5 kilo więcej ważę, tak? Niektórzy nawet mówili coś takiego, że pod wpływem siedzenia w domu przez kilka miesięcy bardzo mi się pogorszyła cera i w ogóle. I teraz jak ja na przykład słuchałem różnego rodzaju wypowiedzi odnośnie powrotu do szkół, to cały czas w zasadzie pojawiał się taki wątek dotyczący tego, że no dobrze, żeby wrócić, bo rodzice mają problem i bo dzieci tracą tam treści edukacyjne. Ja w ogóle oczywiście nie dyskutowałem z kwestią rodziców, chociaż no, gdyby chciano, to by rodzicom tak można było pomóc rządowo, że ten problem by został zmniejszony. Natomiast szokowało mnie to, że głównym problemem w kontekście powrotu po pandemii był problem taki, że dzieci 20% mniej nauczyły się matematyki. Natomiast lęki bardzo silne. Wiele osób, na przykład co ciekawe, z osobowością introwertyczną, odkryło raj. Zresztą wszyscy, którzy mają taki zwrot introwertyczny, to podczas pracy zdalnej zapewne czuli się bardzo dobrze. O tym w ogóle jakby nie rozmawiano, nie przygotowywano szkół w tym zakresie, tak? Że dzieci mogą wrócić naprawdę z bardzo, bardzo dużym lękiem. Ale nie dziwi mnie to, bo i tutaj nawiążę do tego, co o tym w UDŻ-cie. Ja kiedyś poszedłem na studia podyplomowe z UDŻ-u. Chciałem bardzo zobaczyć, jak to wygląda. Po tym, jak ja tam się naprawdę nasłuchałem tych mądrości na świeckim uniwersytecie, naprawdę takich rzeczy, że ojej, nie? Mam spisane to wszystko i nawet chyba nie będę tego powtarzał, bo to naprawdę myślę, że nikt mi nie uwierzył. To ja naprawdę się nie dziwię, jeżeli ludzie się w ten sposób, nauczycieli, kształci po prostu, tak? Mówiąc o tym, że kości Anny Grodzkiej, jak zostaną 100 lat później znalezione, to i tak wszyscy będą wiedzieli, że to jest mężczyzna, ale o tym dzisiaj nie rozmawiajmy, bo zboczeniami zajmiemy się jutro. Uniwersytet Gdański, proszę państwa. Biedroń i reszta zboczeńców. To były normalne teksty na tych zajęciach. Więc jakby chodzi o to, jeżeli tak się kształci i tak wygląda w ogóle przygotowanie nauczycieli i nauczycielek, to szczerze mnie to nie dziwi, że mamy takie akcje, że nie myśli się o emocjach dzieci, że wyśmiewa się na przykład dzieci transpłciowe. Ja to w swojej książce opisywałem, jak mój uczeń po prostu powiedział, proszę do mnie mówić Marceli, nie Martyna. I generalnie nie było z tym problemu, natomiast jeden nauczyciel w stylu takiego, no myślę, że najkrócej można powiedzieć dziaders,
On musiał pokazać, że on ma z tym problem, nie? Na takiej zasadzie, że a Marcel i Martyna to jest przecież to samo. Co ty tam wydziwiasz, nie? Na tej zasadzie. I to się wszystko sprowadza właśnie do kwestii tego, co mówił Michał i co wy mówicie wy, co mówi Ania. A propos lęku. Ja nie wiem, no mnie to fascynuje ten lęk przed wiedzą. A przecież Skłodowska Kili, przepraszam, powiedziała wyraźnie, naprawdę niczego nie trzeba się bać, trzeba to tylko zrozumieć. I niezależnie od tego, czy jest wojna, czy jest pandemia, czy jest po prostu jakikolwiek inny obszar rzeczywistości, po prostu pochylmy się, przeanalizujmy, posłuchajmy ekspertów, ekspertki, zrozummy. Ja się czasami zastanawiam, to jest naprawdę takie trudne? No i to byłaby piękna puenta tej rozmowy. I być może będzie, ale chciałabym też dać możliwość, bo może ktoś z Państwa ma ochotę zadać jakieś pytanie. O, zapraszam. Nie wiem, czy mogę tak, bo to nie było w planie, więc trochę się wyrwałam tu przed szereg. Ale proszę. Spróbuję nie zrobić jakiegoś wielkiego obciachu. Więc ja bym chciał nawiązać do tego, co Przemek, ty powiedziałeś. Użyłeś takiego sformułowania, że jest pewna frakcja ultrasów, czy jakoś tak, którzy nie dokonują analiz korą przedczołową, przyśrodkową. Ja bym chyba poszedł dalej i powiedział, że oni nie wykonują analiz. I tu bym chyba postawił kropkę. Natomiast to trochę wynika z tego, że nie mamy dobrej edukacji w szkole systemowej. Pytanie brzmi, to jest trudne pytanie, tak mi się wydaje. Co możemy zrobić, poza odsunięciem Czarka i reszty świty od władzy, systemowo, żeby wprowadzić porządną edukację w szkole? To jest pytanie do mnie. Do was wszystkich tutaj. Akurat odbiłem się od twojej odpowiedzi. Znaczy nie, w ogóle bardzo się cieszę. Ja powiem szczerze, że ja wiele razy mówię, że przecież Czarnek, no serio, to nie jest problem tak do końca, że to akurat on jest ministrem, bo on jest po prostu jedno w tym sensie, że zobaczmy, co może się kryć po tym, kiedy Czarnek by przestał być ministrem. W kolejce czeka Barbara Nowak, kuratorka Małopolska. To są marionetki po prostu, które mają coś wykonywać. System edukacji jest po prostu zaniedbany od dekad, tak? Ja powiem szczerze, tak sobie myślę, Kamil, bo to naprawdę często słyszę to pytanie, także w sobie samym. Synergia płynąca z połączenia działań oddolnych i odgórnych. Z jednej strony wszystko to, co wy robicie, to jest po prostu petarda, w tym sensie, że wy naprawdę ratujecie życia i to jest naprawdę totalnie jakby fakt. Nie wiem, czy macie tą świadomość, bo granie jest tak, że przecież wystarczy młodemu człowiekowi spotkać jednego wspierającego dorosłego. Jednego. Żeby jego na przykład powstrzymać od różnych form, no na przykład pójścia dalej, jeśli chodzi o kwestie suicydalne, tak? To jest niesamowite. Ale znowu wracamy do tej kwestii szczęścia. Więc teraz tak, mamy mnóstwo działań oddolnych i niech one po prostu przez social media, przez książki, przez wszystko niech idą. Tu jest Marta Florkiewicz-Borkowska, nauczycielka roku, która prowadzi kampanię Słowa Krzywdzą. I po prostu w ten sposób, to jest jedna z wielu kampanii, które no, robią dobro, ale jednocześnie tego nie da się zmienić bez zmiany systemowej, bo znowu wraca kwestia szczęścia. Edukacja psychoseksualna na przykład, ona musi być po prostu częścią edukacji od przedszkola, a może nawet od żłobka. I jakby o to mi chodzi, Kamil, wiesz, że po prostu ja, moja odpowiedź na razie brzmi w ten sposób, tak tutaj krótko, ja postrzegam jakby to w ramach takiej synergii. My róbmy oddolnie wszystko, co się da, a jednocześnie oddziałujmy w najmądrzejszy sposób, żeby dokonać zmiany odgórnej. Ja się czuję trochę chwilami na takiej zasadzie, jest, dobra, napisaliśmy z ekipą program naprawy edukacji. I to ja się na przykład z tego bardzo cieszę, ale wiem, że to jest dopiero początek, bo to trzeba jeszcze, że tak powiem, doprowadzić do tego, żeby wszyscy ludzie, którzy będą po tej obecnej władzy rządzili, żeby oni naprawdę, tak jak w Finlandii to zrobiono, żeby wszyscy powiedzieli, okej, dobra, wspólnie podpisujemy pakt, że nie tykamy edukacji. Że owszem, będą się zmieniać ekipy rządzące, ale edukacja jest jak noworodek w inkubatorze, na tej zasadzie. A póki co czytajmy książki, które też ratują życia. Herzstopper, który teraz jest w ogóle przebojem, jedynką w ogóle w Olimpiku i tak dalej. To jest prosta historia o dwóch chłopcach, która nie dość, że pokazuje, jak piękna jest miłość. W ogóle to jeszcze na dodatek w bardzo prosty sposób uczy na przykład tego, jak radzić sobie z przemocą, tak? I dopóki to będzie, to ja jestem dobrej myśli. Ratujmy kogo się da po prostu. To jest więcej tak, bym to powiedział. Bardzo
Jest mi szkoda kończyć ten panel, ale niestety kończy nam się czas. Więc myślę, że tutaj kuluarowo będzie możliwość jeszcze zadania dodatkowych pytań. Wszyscy tutaj jesteśmy jeszcze przez najbliższy czas obecni. Bardzo serdecznie wam dziękuję za tę rozmowę. No i za to, co robicie też na co dzień w swojej pracy, bo tak jak Przemek powiedział, każdy, łącznie oczywiście Przemek z tobą, wykonuje gigantyczną robotę po to, żeby ludziom, nie tylko młodym, ale w każdym wieku żyło się po prostu lepiej i bezpieczniej. Więc dziękuję wam za to serdecznie, a państwu dziękuję za przybycie i zapraszam na sekset.pl.